Moi drodzy, a teraz przed nami już Słowo Boże. Rozpoczęliśmy tą drugą część od pieśni, którą bardzo lubię. Pieśń numer 38. Pamiętacie jej początkowe słowa? O jakże kocham Twój Najświętszy Boże Dom, ten żywy Kościół. Moi drodzy, i to dzisiejsze rozważanie, które chciałem z Wami mieć, ono dotyczy istoty Kościoła. Istoty powołania Kościoła. Po co my istniejemy na tej ziemi? Po co Pan Jezus ten Kościół chrześcijański założył? I wiecie, ta pieśń pięknie oddaje to marzenie, to pragnienie Jezusa, jak ten Kościół powinien wyglądać. Moi drodzy, ale ja dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie znaleźli odpowiedź na pytanie, jak ten Kościół będzie wyglądał, gdy Jezus powróci, gdy ponownie przyjdzie. Bo to, jak Pan Jezus ten Kościół założył, to my wiemy. My znamy. Natomiast ważną rzeczą jest odpowiedź na pytanie, w jakiej kondycji ten Kościół się dzisiaj znajduje, w jaki sposób my, jako Boże dzieci, tego Boga dzisiaj reprezentujemy. I moi drodzy, na wstępie otwórzmy sobie wspólnie Ewangelię Mateusza na 16 rozdziale i dotkniemy tych znanych tekstów, które przed chwilą były czytane. One w świecie chrześcijańskim wzbudzają wiele kontrowersji, ale przeczytamy jeszcze raz, bo w tych słowach Pan Jezus zawarł to główne przesłanie, które zostało dedykowane Kościołowi, który Pan Jezus założył. I to jest fragment rozmowy Jezusa z Piotrem. Jezus mówi do Piotra, ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Moi drodzy, jakie było marzenie, jakie było pragnienie Jezusa odnośnie Kościoła, że ten Kościół będzie tak silny, tak mocny, że żadne przeciwności, żadne złe okoliczności nie będą w stanie na ten Kościół oddziaływać. Zgadzacie się z tym, że taka była wola, takie było pragnienie naszego Zbawiciela? I moi drodzy, w tym kontekście jako chrześcijanie musimy znaleźć odpowiedź na tą kwestię opoki. No bo ona dzisiaj w chrześcijańskim świecie wzbudza wiele kontrowersji. Jest wiele środowisk chrześcijańskich, które chciałyby widzieć w tej opoce kogo? Człowieka. Piotra i kogoś, kto ma dzisiaj go reprezentować. Ale moi drodzy, my wiemy, że jeśli ten Kościół miał być tak silny, tak mocny, że bramy piekieł miały go nie pokonać, to on nie mógł być zbudowany na kim? Na człowieku zwykłym. Absolutnie, bo wiemy doskonale, jak historia Piotra się potoczyła. I wiemy, że ten Piotr, mimo swoich deklaracji, zapewnień, że choćby się wszyscy zaparli, to on będzie trwał do końca, to ile z tych słów miało mocy? Pierwsze trudne doświadczenia zweryfikowały te deklaracje Piotra. Czy sądzicie, że w naszym życiu jest inaczej? Że my jesteśmy lepsi? Moi drodzy, my wiele deklarujemy. Wiele mówimy o naszym przywiązaniu do naszego Zbawiciela i do Kościoła, który on założył, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo słabi, więc w oparciu o Słowo Boże, otwórzcie sobie wspólnie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian na 10 rozdziale i tam w 4 wersecie apostoł Paweł przedstawia jaką myśl? Że kto jest tą skałą, która od wieczności prowadziła lud Boży? Kto jest tą skałą? Jezus Chrystus. On jest tą skałą. Czytam werset 4 z 10 rozdziału. I wy wszyscy ten sam pokarm duchowy... I wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Tą skałą, tą opoką jest Jezus Chrystus. I tylko taki Kościół zbudowany na tej trwałej opoce, na tej prawdziwej skale, którą jest Chrystus, może przetrwać wszystkie przeciwności. Moi drodzy, pamiętamy też tą ewangeliczną przypowieść Pana Jezusa o dwóch budowniczych. O mądrym, roztropnym, który budował na skale, na opoce i tym, który budował na piasku. Moi drodzy, jeśli chcemy budować Kościół, który będzie odzwierciedleniem tego obrazu, tej wizji, którą miał Jezus, to musi być Kościół zbudowany na Chrystusie. Prawdziwej opoce, prawdziwej skale, a nie na zwykłym człowieku. Dobrze, ale teraz tak. Jezus miał to piękne marzenie, to piękne wyobrażenie. Ale czy Jezus nie był świadom tych zagrożeń, tych wyzwań, z którymi Kościół, który on założył w Nowym Testamencie, miał się mierzyć? Czy Jezus był świadomy, kto ten Kościół będzie tworzył? Bo Kościół kto tworzy? Kościół był założony przez Jezusa Chrystusa, ale dzisiaj jest tworzony i tą wspólnotę tworzymy my wszyscy, wierzący. A kim my jesteśmy jako ludzie? Jesteśmy słabi, grzeszni i często upadamy. Więc
mimo tej pięknej wizji, która tutaj została przedstawiona w Ewangelii Mateusza, Jezus miał świadomość z tym, z czym będzie się mierzył Jego Kościół. I moi drodzy, otwórzmy sobie wspólnie Ewangelię Łukasza na 18 rozdziale i tam w tym 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdybyśmy czytali od wiersza pierwszego, to mamy takie podobieństwo, taką przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Dzisiaj nie będziemy rozważać tej historii, tej przypowieści, ale to, co jest kluczowe w tej przypowieści, to są ostatnie dwa wersety, które chciałbym, abyśmy przeczytali, bo one sporo mówią o kondycji Kościoła, który Pan Jezus założył i którego obrazem miała być ta opoka, ta skała i ta budowla, która jest tak majestatycznie zbudowana, że nic jej nie jest w stanie zagrozić. I co czytamy w końcówce tej przypowieści, tego podobieństwa? Czytamy, że ci, którzy tworzą ten Kościół, będą się bardzo niecierpliwi. Z jakiego powodu? Przeczytajmy te słowa. Czytam od wersetu 7. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwlekaj w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Moi drodzy, jakie pytanie, jaka kwestia jest tutaj podniesiona w końcówce tego podobieństwa? Problem dotyczy wiary tych, którzy tą wspólnotę mają tworzyć. Bo ta wspólnota została założona przez doskonałego budowniczego, którym jest Jezus. Ona założona została na właściwym fundamencie. My wiemy, że ten kamień węgielny został właściwie położony i te kolejne cegły, które budowały ten Kościół, ta spuścizna apostolska, która objawiona jest w służbie naśladowców Jezusa, to wszystko było właściwie zapoczątkowane. Ale tutaj jest pytanie bardzo istotne o naszą rolę. O to, jaką rolę my dzisiaj współcześnie w tym Kościele będziemy odgrywać. I w tym kontekście ewangelista Łukasz pyta o co? O wiarę. O tą aktywną, ufną wiarę, czy ona w tych dniach, które poprzedzą powrót Jezusa Chrystusa, czy ona będzie równie silna, równie mocna wśród tych, którzy ten Kościół będą tworzyć, jak wtedy, kiedy Jezus go zakładał. I moi drodzy, moglibyśmy ten dylemat o siebie odepchnąć, mówiąc, że to może chodzi nie o tych, którzy tworzą ten Kościół, tylko może to chodzi o ten świat zewnętrzny, prawda? No bo skoro czekamy na przyjście Jezusa, a tu jest mowa o braku wiary, to może tej wiary nie będzie w społeczeństwie, na zewnątrz. Bo my tak często, wiecie, lubimy to tak formułować, że właściwie kiedy tu jest mowa o braku tej wiary, zagrożenia, że tej wiary będzie za mało, to może tej wiary będzie brakowało tym innym. Ale moi drodzy, o kim tu jest mowa? Kto jest tym wyczekującym na ten powrót? No, kto symbolizuje tą natarczywą wdowę, która przychodzi do sędziego i prosi, aby wziął ją w obronę? Czy tu jest mowa o niewierzących, tych, którzy są na zewnątrz, poza Kościołem? Czy raczej ta przypowieść się odnosi do tych, którzy wierzą, którzy ufają, którzy Chrystusa naśladują? To w kontekście tej grupy, która przecież jest w Kościele, w środku, a nie na zewnątrz, jest mowa, czy rzeczywiście Jezus spotka tą wiarę u tych, którzy na Niego oczekują. Bo, moi drodzy, my tak często marzymy, tęsknimy za tym powrotem Jezusa i tak byśmy chcieli, żeby On jak najszybciej przyszedł, jak najszybciej, żeby ten powrót nastąpił. I nawet niekiedy to nam się marzy, żeby coś uczynić nawet, żeby przybliżyć to przyjście Chrystusa. A Jezus mówi, czy rzeczywiście ta wiara w was jest żywa, aktywna? Czy jest tą wiarą, która powinna być wśród ludu Bożego? My wiemy, skądinąd, że uczniowie, ja już wspomniałem Piotra, ale z innymi nie było lepiej. Uczniowie mieli poważny problem, mimo swoich deklaracji, aby przy Jezusie wytrwać. Bo takim największym sprawdzianem dla tego kościoła apostolskiego, który Pan Jezus założył, były jakie momenty? Wiecie, gdy Pan Jezus przez te 3,5 roku swojej służby nauczał, pokazywał im, na czym polega Jego misja, na czym polega to Jego pośrednictwo, to wszystko było wspaniałe i piękne. Do jednego momentu. Dopóki Pan Jezus nie oddał swojego życia na Golgocie, dopóki nie został złożony do grobu w skale i nastąpiły te najtrudniejsze chwile dla nowo założonego Kościoła. Wiecie, chodzić za Jezusem wtedy, kiedy On uzdrawiał, leczył, dokonywał wielkich cudów, to była łatwa rzecz. Ale widzieć to, co się dzieje na Golgocie i ufać, wierzyć, że jest nadzieja, że jest przyszłość przed tym Kościołem, to był
najtrudniejszy, najbardziej kryzysowy moment dla Kościoła. I co się okazało? Bardzo szybko. I moi drodzy, my tej lekcji musimy się nauczyć, bo to jest lekcja też dla nas. My musimy coś z tej lekcji dla siebie dzisiaj wynieść. Moi drodzy, otwórzmy wspólnie Ewangelię Jana na 20 rozdziale i popatrzcie na werset 19. Co się bardzo szybko okazało, że ten Kościół, który Jezus założył na opoce, na skalę, na sobie samym, który miał być niepokonany, nieprzezwyciężony, to kiedy ciało Pana Jezusa jest złożone w grobie i kiedy jest rozgłoszona przez niewiasty, przez Marię Magdalenę i jej współtowarzyszki ta wieść i przez uczniów, którzy szli do Emaus, że On zmartwychwstał, to moi drodzy, w jakim stanie, w jakiej kondycji my ten Kościół znajdujemy? Przeczytajmy z 20 rozdziału werset 19. Popatrzcie, jakie tutaj znamienite słowa padają. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, czyli jest mowa o niedzielnym poranku, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam. Moi drodzy, jak sobie wyobrażacie ten Kościół w tych dniach? W ten poranek zmartwychwstania. Jak ten Kościół wygląda? Jaka jest kondycja tego Kościoła? Jakie psychiczne nastawienie tego Kościoła? Jakie symptomatyczne słowa tu padają? Znajdują się w zamknięciu, w obawie, bo pierwsze słowa, których Jezus używa w stosunku do nich, to jakie słowa? Pokój wam. Moi drodzy, do kogo kierujecie takie słowa? Gdy przychodzicie do kogoś, kto jest pogrążony w smutku, gdzieś w jakimś lęku, obawie, to wtedy, jak chcecie podbudować taką osobę, chcecie ją zachęcić, żeby ufała, wierzyła, to takie słowa kierujecie. Moi drodzy, a czy Jezus, gdy założył Kościół, to miał taką wizję tego Kościoła, że ten Kościół będzie razem wspólnie zamknięty przed światem zewnętrznym? Czy taką rolę i takie zadanie Jezus postawił przed swoim Kościołem, że oni mieli się zamknąć i w bojaźni przed światem zewnętrznym, w lęku i oczekiwaniu zastanawiać się, no to co my teraz mamy czynić? Na ile oni rozumieli to, co Jezus chciał im wcześniej przedstawić? Na ile te wydarzenia, które oglądali swoimi oczyma, były dla nich zrozumiałe i byli w stanie je przyjąć i zaakceptować? Moi drodzy, ale to nie jest jedyny szokujący fragment, bo otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza na 24 rozdziale i tam mamy jeszcze uzupełnioną tą narrację, jak to wyglądało w tych pierwszych dniach po zmartwychwstaniu. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. I teraz popatrzmy na wersety 36 po 38. Popatrzcie, co tu jest powiedziane. A gdy to mówili, on sam stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Moi drodzy, czy ten opis nie jest jeszcze bardziej szokujący niż ten z Ewangelii Jana? Tu nie tylko jest mowa o zamknięciu, o bojaźni, o trwodze, ale gdy ten Jezus zmartwychwstały przychodzi, to oni widzą w Nim kogo? Ducha. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że Jezus realnie stał się jednym z nas, że stał się naszym bratem, że moi drodzy, podstawą naszej wiary jest ufność, że Jezus przyszedł w ciele. Moi drodzy, przychodzi zmartwychwstały Jezus, a oni co myślą o Nim? Nie ufają, nie wierzą, myślą, że widzą ducha. Popatrzcie, jakich argumentów musi Jezus używać, żeby ich przekonać. I moi drodzy, to nie jest jedyny fragment z Ewangelii, który moglibyśmy wskazać. O czym to wszystko świadczy? Że popatrzcie, to pragnienie Jezusa, ta wola Jezusa co do Kościoła nie w pełni mogła się zrealizować dlatego, że tej wiary, tej ufności bardzo szybko zabrakowało. Bardzo szybko zabrakowało. A jak człowiekowi brakuje wiary i ufności, jak pojawia się zwątpienie, pojawiają się wątpliwości, to zamiast ci, którzy tworzą Kościół, myśleć o wypełnieniu tego posłannictwa, tej roli, to przyjmują taką postawę, jaka tutaj jest przedstawiona. Lęk, obawa. Moi drodzy, nie myślą o tym, co na zewnątrz, jak głosić Ewangelię innym, tylko myślą o czym? O ratowaniu samych siebie. To zagrożenie ze świata zewnętrznego jest postrzegane jako coś ważniejsze niż rola, którą mamy odegrać. Moi drodzy, takie pytanie, a czy nie przypomina wam to troszeczkę współczesnego, dzisiejszego świata i tego, co z nami może się dziać w obecnym, współczesnym świecie, moi drodzy, z naszą wiarą, z naszym zaufaniem, z naszą więzią, która powinna tworzyć ten Kościół, naszą więzią z Bogiem, naszą więzią pośród nas.
Moi drodzy, ale to, co najistotniejsze i najważniejsze, to jaką drogę znalazł Bóg do tego, żeby tych uczniów z tego stanu wyprowadzić. Moi drodzy, czy są jakieś fragmenty w Słowie Bożym, które nam pokazują, obrazują nam, w jaki sposób Kościół ten pierwszy, chyba najtrudniejszy kryzys pokonał? Moi drodzy, gdybyście mieli szukać jakiejś księgi biblijnej, która w najlepszy sposób obrazuje, czym ten nowotestamentowy Kościół miał być, to nie ma lepszej księgi niż Księga Dziejów Apostolskich, prawda? Bo tam mamy krok po kroku wyjaśnione, jak Kościół z tego impasu wyszedł. Jak z tego zwątpienia, z tego lęku i obawy, jak sobie Kościół z tym poradził. I otwórzmy teraz pierwszy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. I tutaj mamy już moment, kiedy właściwie Jezus spotyka się ze swoimi uczniami po wielu dniach, kiedy im się w różnych okolicznościach objawiał. Właściwie ma opuścić już tą ziemię, ma w niebo wstąpić, ale zanim odejdzie z tej ziemi, to jeszcze coś bardzo istotnego chcę im przekazać. I będę czytał wersety od 6 po 8. Zobaczcie, spotykają się z Jezusem. Jest moment pożegnania. Wiecie, najważniejszy moment, bo w tym momencie Jezus chce im jeszcze przekazać te najważniejsze pouczenia. I teraz popatrzcie znowu na uczniów, na jego najbliższe grono współpracowników, jak ci ludzie się zachowują. Czytam od wersetu 6. A gdy oni się wtedy zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Moi drodzy, o co oni go pytają? Co jest dla nich najważniejsze przed odejściem? O czym oni myślą ciągle? Moi drodzy, wiecie, dlaczego uczniowie nie zdali tego egzaminu związanego z tym, co Jezus przez 3,5 roku chciał im przekazać? Bo zamiast uważnie słuchać i przyjąć to, co Jezus chciał im przekazać, tą wizję, którą Jezus miał w stosunku do Kościoła, to nie o czym oni ciągle tęsknili i marzyli. O tym królestwie tu i teraz na ziemi. I wiecie, Jezus chce od nich odchodzić i chce im przekazać te najważniejsze pouczenia, a oni ciągle o co go pytają. Panie Jezu, ale czy to jest już ten moment? Czy to ta chwila? Czy już teraz założysz to królestwo? I moi drodzy, jakie królestwo oni mieli na myśli? Czy oni myśleli o tym królestwie Bożym? Czy oni bardziej myśleli o tym królestwie ziemskim tutaj na ziemi? Teraz popatrzcie, na co momentalnie Jezus zwraca ich uwagę. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czyli Jezus momentalnie ucina ich spekulacje. Moi drodzy, niekiedy nasz kierunek zainteresowania tym, czym Kościół powinien się zajmować, jest nie na tej drodze, na której Jezus chciałby nas widzieć. Moi drodzy, często nasze myśli, nasze zainteresowania, nasze działania biegną nie w tym kierunku, w którym Jezus chciałby, abyśmy podążali. I tutaj jest ukazana taka sytuacja. I moi drodzy, skoro wtedy to się wydarzyło, skoro wtedy takie niebezpieczeństwo istniało, to zapewniam was, że dzisiaj istnieje jeszcze większe niebezpieczeństwo, że my znowu możemy gdzieś się zagubić. I teraz Jezus, zanim odejdzie, to momentalnie pokazuje im tą ścieżkę, która powinna ich interesować. I w 8 wersecie mówi co? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Moi drodzy, na co Jezus kładzie najsilniejszy akcent? Że tą podstawową rolą, funkcją Kościoła, który reprezentuje Jezusa, jest co? Świadczenie o zbawieniu. Głoszenie Ewangelii. Moi drodzy, my często powołujemy się na znaki czasu. Ewangelia Mateusza, tam mamy cały rozdział, Ewangelia Łukasza. Lubimy mówić o tych znakach czasu. I najczęściej jakie znaki czasu wymieniamy? Trzęsienia ziemi, wojny, mory, różne nieszczęścia. Ale moi drodzy, jaki znak czasu jest najistotniejszym, potwierdzającym, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie i nasze zainteresowanie, w jakim kierunku powinno dążyć? I będzie głoszona ta Ewangelia po całej ziemi. To jest ten kluczowy znak czasu. I moi drodzy, Pan Jezus powiedział, że to powinno być w kręgu zainteresowania Jego Kościoła. Jeśli ten Kościół ma być niepokonany przez siły zła, w tym bardzo niesprzyjającym świecie, w tych bardzo niesprzyjających warunkach, to uwaga Kościoła, nasze zainteresowanie jako członków Kościoła, tej wspólnoty, którą tworzymy, musi być nacechowane chęcią, wolą przyjęcia Ducha Świętego. A Duch Święty jest udzielany po co? Nie po to, żeby ludzie dzisiaj dla jakichś spektakularnych, zewnętrznie manifestowanych objawów Jego obecności cieszyli się jedynie tą obecnością Ducha Świętego, ale Duch Święty zawsze jest dany po co? Po to, żeby głosić Ewangelię.
Jego działanie pośród ludu Bożego zawsze prowadzi do składania świadectwa. I oni zostali wysłani. Jerozolima, Samaria i aż po krańce ziemi. Bóg zarysował wyraźnie ten okręg działania. Jerozolima, Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. I to jest ta rola. I moi drodzy, czy my jesteśmy pozostawieni sami sobie z tym najtrudniejszym zadaniem, które Bóg zlecił, z tym wielkim zleceniem, które zostało nam przekazane? Nie, bo to jest mowa o darze Ducha Świętego. Oto ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus odszedł, w niebo wstąpił, ale dał obietnicę swego Ducha Świętego, który będzie wierzącym towarzyszył aż do dnia Jego powrotu. Moi drodzy, i zanim ten Duch Święty wstąpił, i zanim ten dar mocy został Kościołowi udzielony, i zanim Kościół w mocy tego Ducha Świętego zaczął głosić, to jeszcze co musiało się wydarzyć? Popatrzcie w tym samym rozdziale pierwszym, spójrzcie na werset 14. Co musiało się pośród nich wydarzyć? Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Trwali jednomyślnie w modlitwie. Mężczyźni i kobiety. Kościół zjednoczony. A moi drodzy, czy ta jedność zawsze była pośród nich? Czy oni zawsze patrzyli na siebie w taki sposób, jak tutaj jest opisany? Czy zawsze ten wspólny cel mieli przed swoimi oczyma? Czy ten wspólny kierunek był zawsze obierany? Moi drodzy, tak nie było. Dochodziło do pewnych konfliktów. Wiecie, jak spojrzymy nawet na same grono uczniów, apostołów, no, mamy tam na przykład Mateusza, z którego Ewangelii czytaliśmy, a Mateusz wcześniej kim był? Celnikiem. Był lewim. Pobierał dla rzymskich okupantów cło. Moi drodzy, to nie jest taka chwalebna przeszłość. To nie jest taki dobry życiorys do tego, żeby znaleźć się wśród uczniów Chrystusa. I mamy na przykład tam Szymona Zelotę, takiego patriotę, który, wiecie, czym byli zeloci, kim byli zeloci. Oni pragnęli, wiecie, tym wysiłkiem zbrojnym dokonać tej przemiany i przepędzić Rzymian. Więc to środowisko uczniów Jezusa było niejednolite. Tam byli różni ludzie. Przyszli z różnych środowisk. A jednak Bożym planem dla nich, Bożą wolą była ta jedność, którą mieli tworzyć. I moi drodzy, oni na ludzki sposób nie byli w stanie tego osiągnąć. Była potrzebna do tego modlitwa, łączność i działanie Ducha Świętego. I dopiero ta modlitwa i to ich zjednoczenie doprowadziło do stanu, w którym mógł być im udzielony dar Ducha Świętego. I czytamy o tym w drugim rozdziale. Popatrzcie, drugi rozdział Dziejów Apostolskich rozpoczyna się od tego wielkiego sprawozdania o manifestacji obecności Ducha Świętego. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, popatrzcie, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Znowu jest ta idea powtórzona czego? Łączności, szczególnej więzi, którą oni tworzyli. I powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I dopiero w czwartym wersecie czytamy i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Moi drodzy, tego potrzebujemy my też dzisiaj. Potrzebujemy tej szczególnej łączności, więzi, która jest tworzona przez atmosferę wspólnej modlitwy i zjednoczenia. I wtedy w tej atmosferze, w tej łączności Kościół może otrzymać ten szczególny dar Ducha Świętego. I teraz popatrzcie, jak oni bardzo szybko wiedzieli, w jaki sposób ten dar wykorzystać. Moi drodzy, to nie polegało na tym, że teraz jak oni przyjęli tego Ducha Świętego, to tak jak dzisiaj wielu chrześcijan w taki bardzo spektakularny sposób, radośnie śpiewając, podnosząc ręce, krzycząc Alleluja. Moi drodzy, to nie na tym polegało, tylko popatrzcie teraz, gdzie my ten Kościół spotykamy, w jakie obszary działania ten Kościół momentalnie był zaangażowany. W tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich popatrzę teraz na wersety 40 i 41. Co czynili apostołowie po wylaniu tego Ducha Świętego w Jerozolimie? Czytam od wersetu 40. Wielu też innymi słowy składali świadectwo i napominali ich mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Moi drodzy, po co ten Duch Święty był dany? W jaki sposób on miał być wykorzystany przez Kościół? Do głoszenia Ewangelii. Piotr stanął wśród pielgrzymów, którzy przybyli w tych dniach na te wielkie święto do Jerozolimy i głosił z mocą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ten Piotr, który wcześniej się Jezusa trzykrotnie zaparł, który przelękniony, wystraszony. Moi drodzy,
ten, który bał się towarzyszyć Jezusowi do samego końca na krzyżu Golgoty, który zawiódł Jezusa, zaparł się, ten Piotr z odwagą teraz głosi słowo. Moi drodzy, kto dokonał tej zmiany? W jaki sposób ta zmiana się dokonała? I czy ona dzisiaj jest możliwa w naszym życiu, gdy może czujemy się tacy zalęknieni, zatrwożeni, jak ci, o których dzisiaj czytamy? Czy jest to możliwe też dzisiaj, aby ten dar został nam udzielony? Przecież tęsknimy za tym. To jest możliwe. Moi drodzy, to, co spotkało Piotra i co spotkało innych apostołów. Pamiętamy inny moment, kiedy Piotr i Jan są wezwani przez Radę Najwyższą i jaki słyszą komunikat? Jest im przekazany zakaz głoszenia w tym imieniu. I pod jaką groźbą? Że jak będą to czynić, to co ich czeka? Kara. Moi drodzy, czy oni się wystraszyli? Popatrzcie, czytaliśmy, że po zmartwychwstaniu pierwszego dnia byli zamknięci w bojaźni przed Żydami i nawet pojawienie się Jezusa pośród nich było dla nich problemem. A moi drodzy, widzimy tutaj całkowicie zmienionych ludzi. Ci sami ludzie, a jednak działający zupełnie w inny sposób. Ta głęboka przemiana, która w nich się dokonała, jest dziełem Ducha Świętego. My potrzebujemy tego samego. I teraz, co ten Duch Święty jeszcze ma z nami uczynić? Przeczytajmy kolejne wersety, 42 po 44 z tego drugiego rozdziału. Popatrzcie, co z nimi się działo w tych dniach. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauce apostolskiej. Popatrzcie, Kościół zjednoczony w czym? We wspólnym rozumieniu Słowa Bożego, wspólna nauka. Moi drodzy, a skąd się biorą te różne spory teologiczne, to niezrozumienie? Popatrzcie, skąd się te różne rzeczy biorą dzisiaj w Kościele chrześcijańskim? Skąd się to wszystko bierze? Moi drodzy, gdy nie pozwolimy Duchowi Świętemu się prowadzić, gdy będziemy się kierować własnym ja, to moi drodzy, fundamentalne zasady Pisma Świętego mogą być podważone. Moi drodzy, człowiek, gdy jego umysł nie będzie kontrolowany przez Ducha Świętego, to nie będzie podążał tą drogą, którą Bóg wskazał. Stąd różne spory, często jakieś dziwne rozumienie Słowa Bożego w dzisiejszych czasach, nawet pośród wierzących. Moi drodzy, pozwólmy, żeby Duch Święty wprowadził nas we wszelką prawdę. Jeśli nawet czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu się prowadzić, to On nam pomoże, abyśmy rozumieli Słowo we właściwy sposób. I trwali nie tylko w nauce apostolskiej, ale we wspólnocie. Oni wytworzyli tą szczególną wspólnotę. Wiecie, dlaczego ta wspólnota była dla nich taka ważna? Ponieważ pojawiły się bardzo niesprzyjające okoliczności. Prześladowania się pojawiły. Dla nich to nie była opcja. Dla nich to była konieczność. To był warunek przetrwania tego kościoła. Rozumiecie? Oni gdyby nie wytworzyli tej więzi, to nie byliby w stanie sprostać tym zewnętrznym przeszkodom, które się pojawiły momentalnie. W łamaniu chleba, moi drodzy, nie było problemem podzielenie się chlebem, codzienna społeczność przy stole i w modlitwach. Ale dalej popatrzcie, co się dzieje. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Marzymy o tym? Pragniemy takiego kościoła? Chcemy, żeby w naszym życiu też się wydarzyło? Moi drodzy, czy mamy czekać też, aby w naszym życiu, bo wiecie, my wiemy, że tak trzeba, że tak musi być, ale moi drodzy, czy my mamy być przymuszeni przez zewnętrzne okoliczności? Czy my mamy czekać na tą wspólnotę dopiero wtedy, że ona się pojawi, jak już będzie tak trudno, że uznamy, że to jest konieczność? Moi drodzy, a cóż tutaj na przeszkodzie, żeby dzisiaj pośród nas coś takiego zaistniało? Przecież to jest Bożym planem dla Jego Kościoła. To jest Bożym pragnieniem. Bóg tego chce, aby to świadectwo na zewnątrz było złożone. Bo moi drodzy, jednym z tych najważniejszych argumentów, które Kościół ma, to jest ten argument, który Jezus podaje w arcykapłańskiej modlitwie z Ewangelii Jana, 17 rozdziału. Abyście byli jedno we mnie i aby to na zewnątrz było dowodem. Moi drodzy, dzisiaj chrześcijanie, są tacy chrześcijanie, którzy marzą o zjednoczeniu się kościołów jako jednej wspólnej instytucji, ale to jest fałszywa ścieżka. Pan Jezus o jakim zjednoczeniu chrześcijaństwa mówił? O zjednoczeniu przez przyjęcie Ewangelii, przez przyjęcie Jego zasad. Rozumiecie? O zjednoczeniu w Chrystusie przez przyjęcie zasad Ewangelii. I to ma być tym zewnętrznym dowodem jedności i mocy Kościoła na zewnątrz, a nie to, o czym znowu ludzie marzą dzisiaj.
Moi drodzy, i ten Kościół właśnie z mocą składa świadectwo o żywym Bogu. I o tym Kościele też czytamy w 4 rozdziale. Otwórzmy jeszcze sobie 4 rozdział Dziejów Apostolskich. I o tym Kościele czytamy od wersetu 32 po 33. Posłuchajcie tych słów. 4 rozdział Dziejów Apostolskich i czytam 32 i 33 werset. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Posiadali wszystko wspólne, jedno serce, jeden umysł. Wydaje się na ludzki sposób wręcz niemożliwe do osiągnięcia, a jednak taki jest ten opis. Czy widzicie tą drogę, którą oni przeszli? Od braku jedności, braku więzi, braku zjednoczenia, od lęku i strachu, obawy, od zamknięcia i niezrozumienia Bożego planu, nagle te sprawozdania, które czytamy, pokazują nam zupełnie inny obraz Kościoła. I teraz pytanie do nas. Jaki Kościół chcemy dzisiaj tworzyć? Który Kościół jest bliższy naszemu wyobrażeniu? W jakim kierunku chcemy zmierzać? Co jest Bożym planem dla nas dzisiaj? Moi drodzy, czy jest jakaś alternatywa dla tej, która została nam przedstawiona w Dziejach Apostolskich? Czy w dzisiejszych warunkach Kościół, który ma czekać na powrót Jezusa, może wypełnić swoją rolę w inny sposób niż tak, jak to jest opisane tutaj w Dziejach Apostolskich? Czy jest jakaś inna ścieżka, jakaś inna droga? Nie ma alternatywy. Moi drodzy, nie ma alternatywy. Jeśli odrzucimy tą wizję, jeśli odrzucimy to dziedzictwo, tą spuściznę, to moi drodzy, może się z nami stać to samo, co się stało z Żydami, z tymi, którzy czekali na powrót Chrystusa. I wiecie, w tym kazaniu, które Piotr wtedy wygłosił w Jerozolimie, są takie bardzo smutne słowa. Otwórzmy wspólnie jeszcze 3 rozdział Dziejów Apostolskich i będę czytał od wersetu 13. Popatrzcie, ci, którzy byli potomstwem Abrahama, którzy otrzymali obietnicę, którzy otrzymali proroctwa, to co ważnego apostoł Piotr do nich powiedział? Czytam od wersetu 13. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Pamiętacie ten moment, kiedy Piłat pyta zgromadzony tłum w Jerozolimie, kogo mam wam wypuścić na to wielkie święto? Czy Jezusa, czy Barabasza? I co ten zgromadzony tłum wtedy krzyczał, wołał? Barabasza. Popatrzcie, jeśli odrzucimy tą spuściznę, to powołanie, jeśli odrzucimy to działanie i moc Ducha Świętego w naszym życiu, to popatrzcie, jakie ryzyko, jakie niebezpieczeństwo momentalnie się pojawia. Co się stało z tymi, którzy przez wiele setek lat nieśli ten ogień, tą pochodnię zapowiadającą przyjście Mesjasza. Przecież Pan Jezus, gdy przyszedł na tą ziemię, to przyszedł do swoich, do swojej własności. Był Żydem z krwi i kości, przyszedł do swoich. A jednak czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, że przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Moi drodzy, to na koniec powróćmy do tego pytania z początku mojego rozważania. Jaki Kościół spotka Jezus, gdy przyjdzie? Moi drodzy, jaką wizję przyjmujemy? Czy chcemy być Kościołem, który został zbudowany na opoce, którego budowniczym i założycielem jest Jezus Chrystus, na nim jest zbudowany? Czy chcemy Kościoła, w którym Jezus się objawia jako zmartwychwstały, który mówi pokój wam, który daje obietnicę Ducha Świętego dla tego Kościoła? Czy chcemy Kościoła, który jednoczy się w modlitwie, w łączności, w przyjęciu Ducha Świętego i w manifestowaniu świadectwa o zmartwychwstałym? Czy pragniemy takiego Kościoła? Moi drodzy, jeśli pragniemy takiego Kościoła, to cóż stoi na przeszkodzie, abyśmy taki Kościół dzisiaj już pośród nas stworzyli? Jakie argumenty mamy na rzecz tego, że nie możemy tego uczynić? Przecież Duch Święty jest dzisiaj dostępny. Możemy z Jego mocy skorzystać. Ta manifestacja Ducha Świętego, która miała miejsce w Dziejach Apostolskich, dzisiaj może mieć miejsce pośród
Jego dzieci. Bóg jest hojny w swojej łaskawości i chce obdarzać swoje dzieci darami, które dla nas przygotował. Wierzymy w to? Moi drodzy, potrzebujemy tej wiary, która towarzyszyła uczniom w momencie, kiedy Jezus się pojawi jako zmartwychwstały. Musimy przejść z lęku i z obawy, który pojawia się, gdy patrzymy na zewnętrzny świat i kierunek, w którym ten świat zmierza. Musimy przyjąć tą ufność, która płynie od Jezusa. Wszak On jest naszym arcykapłanem. On jest pośrednikiem tego nowego przymierza. I w tej ufności, w tej wierze mamy podążać. Pójść do świata i powiedzieć innym, że jest nadzieja. A tą nadzieją jest Chrystus. On jest rozwiązaniem naszych problemów. Amen.